To już 140 dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również Państwa i mojego pierwszego gościa, Grzegorz Tobiszewski, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, Pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Panie pośle, zacznę od pytania, czy Niemcy mają problem. Niemcy bardzo długo nazywały Rosję partnerem, prowadziły relacje gospodarcze. Zdaje się też na podstawie tego, co w tych 140 dniach widzimy, będą chcieli wrócić do tych biznesowych relacji, ale dzisiaj Niemcy zastanawiają się, czy aby jednak gazu będzie im wystarczało, czy Rosja nie odetnie Niemiec od gazu. I tutaj też muszę przeczytać ten tytuł w Gazecie Polskiej Codziennie, bo rzeczywiście, czy taki scenariusz może się sprawdzić? Niemcy bez ciepłej wody w kranie, ciemne ulice i zamknięte baseny, gospodarcze uzależnienie Niemiec od Rosji zafundowane przez polityczne elity sprawiło, że nasi sąsiedzi muszą rezygnować z ciepłej wody oraz ograniczać zużycie gazu i prądu. I po co to było Niemcom, panie pośle? No właśnie, panie doktor, to jest to wielkie pytanie, po co to było Niemcom, rzeczywiście słuszne. Natomiast faktycznie Niemcy są w wielkim kryzysie, olbrzymim kryzysie i mówię to też z pewną boleścią, bowiem to wielki partner i sąsiad Polski, z którym mamy relacje gospodarcze. I w ogóle niemiecka gospodarka i Niemcy zbudowały swoją pozycję również jako lidera decyzji w Unii Europejskiej. Stąd jeśli Niemcy mają tak duże problemy, a wynikają one, panie redaktor, z tego, że było pewne zadufanie, było bardzo mocno skoncentrowane się elit politycznych i to wszelkiej opcji politycznej. Jeśli chodzi o socjalistów, możemy przywołać Schroedera czy panią Merkel. Wszyscy byli przekonani, że mogą prowadzić taką politykę, gdzie Rosja będzie partnerem, bo się to na dany moment kalkulowało, bo był gaz dla Niemiec tańszy niż dla Polski, bo można było wzmacniać gospodarkę niemiecką wsparciem usług rosyjskich. I kiedy myśmy zgłaszali, ja pamiętam jeszcze, jak byłem wiceminister ministerskiej energii, kiedy pan minister Tchórzewski na spotkaniach z przedstawicielami Niemiec mówił, no ale czy wy się nie obawiacie czasem problemu z Rosją, że się uzależnicie, no to padało spojrzenie na nas i zdziwienie. No przecież mamy umowy. No i dzisiaj widzimy, że to uzależnienie się Niemiec od Rosji jest tak olbrzymie, że Niemcy nie tylko mają kryzys u siebie olbrzymi, ale również ciągną część Europy, właśnie całą Europę bardzo mocno w dół ze względu na oczywiście, to, że ale nie panie są pośle, dynamiczni w decyzjach dzisiaj co do sankcji, a to też wynika z tego, że niemiecka gospodarka faktycznie, panie redaktor, zaczyna w pewnych obszarach prosić obywateli o tak zwaną oszczędność. I to już można zauważyć, że w wielu miejscach pojawiają się pewne ograniczenia i rzeczywiście przepowiada się bardzo mocno. Jeśli na jesień Federacja Rosyjska zmniejszy dostawy gazu, to ewidentnie Niemcy będą mieć problemy z ciepłem i z energią. Oczywiście, ale panie pośle, ja chcę zadać właśnie pytanie, dlatego że Polska od wielu lat już podejmowała wszelkie działania, żeby się uniezależnić od Rosji. My wiemy, jaka jest historia, my wiemy, jak Rosja z nami postępowała, my wiemy, kim dla nas jest Rosja. A teraz to jest już chyba po prostu wyłożone czarno na białym. No i te nasze działania były podejmowane i dzisiaj już w październiku zresztą ten gaz popłynie przez system Baltic Pipe. Dlaczego Niemcy tego nie zrobiły? No panie doktor, no właśnie nie zrobiły dlatego, że uważały, iż sojusz niemiecko-rosyjski, który w owym czasie wydawał się dla Niemiec bardzo korzystny, bowiem proszę zobaczyć, gdyby Niemcy stały się hubem gazowym w Europie, to zarabialiby jeszcze na rosyjskim gazie. Nie tylko, że mieliby dla siebie gaz w swoim systemie, ale jeszcze by na nim zarabiały. Dlatego też były wiele perturbacji, mieliśmy jako Polska, aby uruchomić swoje LNG na Pomorzu. Były różnego rodzaju przecież sygnały, że po co to robimy. A dzisiaj się okazuje, że nasza roztropność, to, że myśmy zdywersyfikowali dostawy gazu, że podjęliśmy decyzję
i o Baltic Pipe, i o zbiornikach gazu na Pomorzu, i budujemy kolejny port w okolicach Gdańska pływający, i to, że rozpoczęliśmy budowę sieci, aby ten kierunek gazu, który do tej pory płynął ze wschodu na zachód Jamalem, żeby on teraz płynął z północy na południe. I pani redaktor, coś, co dzisiaj powoduje, że Polska jest bardzo dobrze postrzegana jako roztropny kraj gospodarczo, elity polityczne, przecież Prawo i Sprawiedliwość od samego początku, za pierwszego rządu w 2005 do 2007 roku, myśmy przecież naciskali na te inwestycje, prezydent Lech Kaczyński, ale całe środowisko Prawa i Sprawiedliwości. I później myśmy dokończyli stosowne inwestycje i rozpoczęli olbrzymi proces inwestycji sieci gazowej w Polsce, co sprawia, że dzisiaj południowi nasi sąsiedzi, Czesi, Słowacy, Austriacy, nawet Włosi, Rumunii, Węgrzy patrzą na nas, oczywiście też Ukraińcy patrzą na nas, żebyśmy mogli jako my, jako partnerzy gospodarczy, wiarygodni i przewidywalni, i ci, którzy dobrze rozpoznali sytuację na kontynencie, mogli być partnerem na przyszłość w likwidowaniu raz kryzysu, ale dwa, dostarczaniu im gazu z innych kierunków. I tutaj przecinek, panie pośle, ja chciałabym, może się nam za tego tweeta uda pokazać, jeśli nie, to ja go państwu przeczytam. Agnieszka Siewereniuk na Twitterze pisze, pani redaktor, myślę, że Niemcy nie spełniają warunków praworządności, dlatego Polska nie powinna się z nimi dzielić gazem. Niemcy naruszyły sankcje, sprzedając broń od Rosji, a obecnie nie wywiązuje się z dostaw broni na Ukrainę. To tyle z mojej strony. Może my, jako Polska, rzeczywiście powinniśmy przyjąć taką argumentację, przede wszystkim, że Niemcy sprzedawały broń do Rosji po 2014 roku, pomimo embarga, i my teraz im powiemy, radźcie sobie sami, sorry. Panie redaktor, no jest to mocne stwierdzenie i mocny wniosek. Ja tylko, jak pani pozwoli... Ale oni sprzedawali broń, taki jest fakt, pomimo embarga. Dlatego chcę przywołać pana prezydenta Trumpa, który wprost powiedział, że on nie będzie wspierał niektórych krajów Unii Europejskiej, bo te kraje, zamiast wspierać układ NATO, który daje bezpieczeństwo Europejczykom, to on, pomimo że te kraje nie składkują się, czyli nie płacą swoich składek do NATO, to jeszcze współpracują i handlują z Rosją, która tu jest przeciwnikiem NATO. I chcę pani powiedzieć tak, no Niemcy tymi decyzjami, ale również uzależnieniem się gospodarczo od Rosji, tymi decyzjami, o którym pani mówi, handlującymi bronią, sprawiły, że dzisiaj Niemcy nie mogą rościć sobie prawo do bycia liderem w Unii Europejskiej. I z drugiej strony Niemcy dzisiaj niestety są w olbrzymim kryzysie politycznym, gospodarczym, i zarazem też, jeśli chodzi o na arenie międzynarodowej, światowej, Niemcy grają bardzo, bym powiedział, samolubnie, próbując samodzielnie budować i wychodzić z kryzysu, a przynajmniej łatać to, co się wytworzyło, co sprawia, że nie budują wspólnoty europejskiej. Nie są tymi, którzy spajają wspólnotę europejską. Ja myślę, że dzisiaj pojawia się w tej sytuacji olbrzymia możliwość i pozycja Polski, która powinna być mocniejsza, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze. A czy nie jest już mocniejsza od tych 140 Unii dni? To my wiedziemy prym jako ten rzecznik Ukrainy. Tak jesteśmy nazywani, zresztą tak też jesteśmy przyjmowani przez Wołodymyra Zełenskiego. Czy to nie jest już tak, że te Niemcy, że wiele krajów Europy widzi postawę Niemiec, ale też i Francji, i trochę się zmienia ten układ sił w polityce? Panie doktor, tak jest. I to, co pani słusznie zauważyła w pytaniu, to się już pojawia. Mniejszym musimy też zwrócić uwagę, że Niemcy rzeczywiście są tu liderem uzależnienia się od rosyjskich surowców, ale mamy też przecież Francję, która, zauważmy, też bardzo mocno się związała z pewnymi usługami, pewną relacją z Rosją, i inne kraje, takie jak Holandia. A więc rzeczywiście tu więcej krajów oprócz Niemiec ma ten balast współpracy z Rosją, ale faktycznie nasz głos, głos Polski, który był zawsze konsekwentny, my Prawo i Sprawiedliwość zawsze mówili o zagrożeniach, które mogą płynąć ze współpracy z Rosją, zaczyna być postrzegany inaczej. Dlatego też ja wspominam o tym, że my dzisiaj mamy bagaż nie tylko słów, ale bagaż przewidywalności, bagaż stosownej diagnozy, a to w polityce jest bezcenne. Jak również jako społeczeństwo, jako Polska, przecież pokazujemy naszą świetną postawę w relacji do Ukrainy, i politycznie przecież orędujemy za Ukrainą, a więc
pokazujemy również rozwiązania, które powinny być teraz czynione. Do tego, do relacji polsko-ukraińskich ja też zaraz będę chciała nawiązać. Nowego ładu politycznego i co jest ważne, ja chcę, mówiąc o tym, że my mamy prawo dzisiaj do mocniejszego głosu jako Polska, mam na myśli cały pakiet klimatyczny. Bowiem my jesteśmy w głębokim kryzysie dzisiaj w Europie i nie widać końca kryzysu. On się jeszcze coraz bardziej będzie pogłębiał. A dalej struktury unijne, poszczególni komisarze cały czas lansują realizację Zielonego Ładu, Fit for 55, a więc realizacji pakietu klimatycznego. Pakietu, który zbankrutował na naszych oczach. Panie pośle, dobrze, to zapytam w ten sposób. Dzisiaj pana zdaniem pakiet Fit for 55 powinien być wstrzymany. Powinniśmy jednak tutaj na nowo jeszcze raz usiąść do rozmów na łamach Unii Europejskiej. No, dzisiaj zdecydowanie, też... panie redaktor, zdecydowanie tak. Dlatego, że proszę zobaczyć, kryzys energetyczny rozpoczął się nie z napaścią Rosji na Ukrainę. Kryzys rozpoczął się w zeszłym roku, na jesień, kiedy pandemia była w jakiejś fazie, wydawało się już jakieś ogarnięte i wtedy rozpoczęto, wtedy zauważyliśmy, że ta pandemia przecięła łańcuchy dostaw, sprawiła, że nie dotarły surowce, nie dotarły różnego rodzaju urządzenia, chociażby do samochodów, różnego rodzaju podzespoły. I to spowodowało, że wielki kryzys powstał w Unii, do tej pory niespotykany na taką skalę. I to pandemia pierwsza pokazała, że obecna wizja Europy, ta gospodarcza, ta wizja energetyczna się nie sprawdza, bowiem nastąpił kryzys. Gdyby cały pakiet klimatyczny, gdyby Fit for 55, gdyby ten cały Zielony Ład był na tyle spójnym, sprawnym mechanizmem, który powinniśmy wdrażać, nie mielibyśmy aż takiego kryzysu. I panie pośle, to żebyśmy... musimy sobie zdać sprawę, że system energetyczny w Europie się rozsypał. Nie ma systemu. Panie pośle, żebyśmy też dokończyli wątek Niemiec. No te Niemcy będą jednak wracały dzisiaj do naszej rozmowy. Ja już teraz zapytam pana, 140 dzień wojny na Ukrainie, każdego dnia dramaty, ale też trzeba o tym głośno mówić, że Ukraina odnosi sukcesy, aczkolwiek dzisiaj potrzebna broń cały czas jest Ukraińcom i ten sprzęt, który obiecują zresztą Niemcy, ale z tym wysyłaniem sprzętu broni to rzeczywiście bywa różnie, wręcz opieszale. I kolejny pakiet sankcji, czyli ten siódmy już. Dlaczego jeszcze go nie ma, panie pośle? Siódmego pakietu sankcji. Pani redaktor. I dlaczego te pozostałe wcześniejsze sześć jednak nie powstrzymały Władimira Putina? Panie redaktor, dlatego że Władimir Putin, z mojej oceny, pewnie nie jestem odosobniony, bardzo dobrze i skrupulatnie przygotowywał się od dłuższego czasu do wojny. Oplatał swoimi interesami, swoją siecią gazową i nie tylko gazową, bo i ropą, innymi kontraktami z Niemcami, z Francją, z Holandią, oplatał kraje europejskie po to, żeby mieć później argumenty uderzenia na Ukrainę. I tak jak pan prezydent Lech Kaczyński wspominał w Gruzji, jaki może być scenariusz. Tak, ten scenariusz był gdzieś w głowach elit politycznych Federacji Rosyjskiej. I proszę zobaczyć, Niemcy mają problem, żeby realizować sankcje. Z jednej strony społeczeństwo naciska i to jest wielki jakby walor, bowiem politycy, prawdopodobnie Niemcy z kanclerzem, nie byliby tacy skłonni podejmować sankcje. Zresztą zobaczcie, najpierw było kwestionowanie, nie będziemy płacić w rublach, teraz płacą w rublach. Następnie my się odetniemy od rosyjskiego gazu. Ale okazuje się, że to uzależnienie jest tak olbrzymie, że Niemcy obawiają się tego, co może jeszcze Rosja dokonać. Jeśli Rosjanie, Putin zmniejszą dostawy gazu do Niemiec na jesień, Niemcy będą mieć olbrzymie kłopoty. A powiem, i to na własne życzenie, powiem tak, kiedy myśmy w Unii Europejskiej w komisjach bardzo mocno bronili, aby były środki na LNG, a więc na ten gaz skroplony, który Polska uruchomiła dla siebie, to Niemcy kwestionowali, nie LNG, nie, tylko gaz, który może płynąć z Nord Stream 1 i z Nord Stream 2. Nie można takiej instalacji stosować. I zamrożono w pewnym okresie możliwość finansowania tych inwestycji środków unijnych. Dopiero kryzys spowodował, że Niemcy odblokowali możliwość finansowania LNG i sami teraz budują LNG. I to panie pokazuje, pośle, jaką drogę Niemcy przechodzą obecnie. I niestety to, co ja powiedziałem, Niemcy spowodowali, że sami są w głębokim kryzysie, ale również ciągną Europę w dół. I dlatego też mówię, że mamy dzisiaj system surowcowy, system
energetyczny rozsypany i dlatego nie może być coś takiego, że my cały czas lansujemy Fit for 55, Zielony też... Ład, bowiem grozi nam cały czas brnięcie w kryzys. I dlatego też dzisiaj powstaje pytanie, czy powinniśmy wrócić do węgla, a na temat węgla wczoraj wypowiedział się Piotr Müller, rzecznik rządu. Posłuchajmy, bardzo proszę. Ta ustawa gwarantuje cenę węgla na polskim rynku i rekompensatę dla autoryzowanych pośredników. Powoduje to, że każda osoba, która będzie tego potrzebowała, będzie mogła kupić do 3 ton za ustaloną niższą cenę, czyli to będzie 996,60 zł za tonę, do limitu 3 ton, czyli tego poziomu, który został ustanowiony w ustawie. Ten mechanizm ma zabezpieczyć też przed podwyżką właśnie cen ogrzewania, która jest możliwa, właściwie która byłaby pewna, gdyby nie te działania osłonowe, które podejmuje polski rząd. I ta ustawa dzisiaj została podpisana przez pana prezydenta i niebawem wejdzie w życie. Jest takie, może, czy mamy taki jednak, takie myśli o tym, czy państwo macie takie myśli, osoby, które odpowiadacie za politykę energetyczną, że zabraknie nam węgla na jesieni, że Polacy nie będą mieli tego węgla. Jak pana uważa? Jest to duże wyzwanie i duży problem, który pojawił się w Polsce. I dlatego też ja w poprzedniej wypowiedzi, mówiąc o pakiecie klimatycznym, jednoznacznie powiedziałem, że on się zużył. On nie działa, on nas ciągnie w kryzys, pakiet klimatyczny. Dlaczego? Dlatego, że między innymi tam mamy dekarbonizację. W tych założeniach Fit for 55, Zielonego Ładu, mówi się, że z węglem nie mamy nic do czynienia. I proszę, co się stało? Wymusili na nas, żebyśmy podjęli decyzję, że do 50 roku likwidujemy nasze kopalnie. Następnie stwierdzono, że dają nam środki z tak zwanej sprawiedliwej transformacji. Mówię, dlaczego tak zwanej? Bo to są środki niewystarczające na skutki likwidacji. I proszę, co się stało? Dzisiaj Polska sama została z problemem węglowym, bowiem Bruksela nam nie pomaga. A więc to pokazuje jednoznacznie, że my musimy powrócić do węgla. Powiedzieć dekarbonizacji nie. My musimy być racjonalni. Przede wszystkim musimy dbać o naszych obywateli, o nasz system energetyczny, o bezpieczeństwo energetyczne. I dobrze, że rząd interweniuje na rynku. Dobrze, że próbuje wyhamować ceny. Tak, ale ten węgiel będzie trzeba skądś kupić, prawda, panie pośle? Proszę? Ten węgiel będziemy musieli skądś kupić też. I dlatego też mówię, dobrze, że rząd się angażuje, ściągając z różnych kierunków węgiel, bo co się okazało? Przez decyzję Rady Europejskiej, które zostały podjęte, abyśmy schłodzili nasze kopalnie, podjęliśmy taką decyzję. Podpisaliśmy umowę o tym, że nie inwestujemy w sektor wydobywczy. No i dzisiaj się okazało, że w momencie, kiedy Rosja napadła na Ukrainę i kiedy w ogóle mamy system z gazem załamany, bo ceny gazu wykatapultowały, kiedy surowce, węgiel też wykatapultowały ceny do góry, okazało się, że my, mając w Polsce pokłady węgla, nie zainwestowaliśmy pod dyktantem Brukseli i dzisiaj mamy olbrzymi problem. A więc z jednej strony musimy to, co podejmuje rząd, ściągać ze wszystkich kierunków węgiel po to, aby zabezpieczyć obywateli, szczególnie w systemie ciepłowniczym, grzewczym, no i również energetycznym, i jak najszybciej zacząć inwestować w polskie kopalnie. I te na Śląsku, i oczywiście na Lubelszczyźnie. No tak, ja ale wie pan, Niemcy mówią, nie? Polacy, zamykajcie kopalnie, u siebie otwierają, a my musimy zamykać. No ja czuję, mam takie poczucie niesprawiedliwości tak po prostu. Pani redaktor, po co je zamykać? Rację. To jest, ja bym powiedział więcej, to jest draństwo. Dlaczego? Dlatego, że nam się każe likwidować, nam się każe odchodzić od energetyki konwencjonalnej, gdzie mamy pewien udział duży energetyki konwencjonalnej w systemie. Oczywiście rozwija się dobrze odnawialne źródła. One niech dalej się tak rozwijają, ale one muszą mieć stabilizatora w systemie, którym powinien być gaz i węgiel. I raz proszę zobaczyć, jeśli bylibyśmy tylko na gazie, cena by energii jeszcze bardziej by wzrosła, bo gaz dzisiaj przecież idzie bardzo mocno do góry. I my, mając swoje złoża, powinniśmy w nie inwestować. A proszę, co ostatnio zrobił minister gospodarki Zielonych Niemiec? Rozpoczął, otwarł elektrownie węglowe po to, aby zabezpieczać niemiecki system. Holendrzy, Austriacy, Francuzi to są te kraje, które podjęły decyzję, iż uruchamiają energetykę konwencjonalną, węglową. I ja myślę, że z tego Polska powinna wyciągnąć wnioski i nie dać sobie wmówić i zmusić, że my mamy zrezygnować z surowca. Panie pośle, ostatnie pytanie i krótka odpowiedź, bardzo proszę. Kiedy Niemcy zapłacą nam odszkodowania za II wojnę światową?
O, panie doktor, myślę, że konia rzędem temu, jeśli ktoś byłby w stanie na to odpowiedzieć. Ja myślę, że dobrze, że ten temat zaistniał, bo wreszcie położyliśmy na stole w debacie publicznej i tej międzynarodowej tą kwestię, bo ona jakby była zamrożona, ona jakby była w ogóle nie podejmowana. I to, że to pokazujemy, że Niemcy innym krajom zapłaciły, że Niemcy zauważyły, 70 państwom zapłaciły, że należy wiele krajów zadośćuczynić, czy jakby zrekompensować, nie wiem jak to ująć, za te zbrodnie, które dokonali, to Polska jest jedynym chyba krajem, który jest pominięty i to jest kwestia, która powinna być w jakiś sposób, w jakimś etapie rozstrzygnięta. Natomiast no, dobrze, że się stało, że o tym mówimy. Dobrze się stało, i o tym będziemy rozmawiać w Potrójnym Espresso. Też dziękuję panu bardzo za dzisiejszą rozmowę. Grzegorz Tobiszewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panu. Dziękuję panie redaktor, dziękuję państwu. A już za chwilę Dariusz Stefaniuk, Prawo i Sprawiedliwość, Katarzyna Kretkowska, Lewica, na antenie Telewizji Republika. Zostańcie z nami.